19 maja, ciąg dalszy filmu, a to właśnie zaczynają kwitnąć akacje na tych malutkich krzaczkach przy samych ulach. Nie wiem jak na tych dużych u góry, bo tam to ciężko zobaczyć, ale no to już zaraz się zaczyna. Dzisiaj zamierzam robić odkłady jednoramkowe. Matki zamówione, pierwsze matki, o chyba 16 sztuk, dwie linie, krainki. Ja nie pamiętam dokładnie jakie, ale to w następnym filmie połączę te filmy i będzie jedna całość. Dzisiaj zamierzam przygotować do przyjęcia matek, także będzie jedna ramka suszu, jedna ramka pokarmu, jedna ramka węzy i czerwiu. Także jednoramkowe odkłady. Zobaczymy jak w tym roku to wszystko wyjdzie. Tu widzę od rana pszczółki. Nie wiem, to chyba głuk jest. Też się nie bardzo znam, ale oblatują tutaj to też od rana. Tak myślałem, że w okolicy mojej nie ma tego rzepaku. To tak jakoś na rzepak, tyle co się nasłuchało o tym pryskaniu, to nie chciałbym wywozić. No ale i tak, z jednej strony mam 2 km, tu jest jakaś taka kontrola nasion, jakiś taki ośrodek, gdzie nasiona różne wysiewają. Nie wiem, czy tam opryski robią, czy nie. Mają 2 km. Z drugiej strony też jest takie pole dosyć duże. Mierzyłem wczoraj na Google Maps, bo jak wracałem z nadmorza, to ładnie zakwitło niedawno, więc jest 1,5 km. Nie wiem, czy będą to nosić, czy nie. Okej, dobra. Biorę się za pracę. Teraz będzie widać, co działam. Pierwszy dawca ramek. Mój odkład z zeszłego roku na dwóch korpusach. Jak to ustawić, żeby było widać? No, teraz tu znaleźć. A myślę, że ta ramka będzie okej. Dobra, to jest to. Na tamtej ramce mają trochę pokarmu, tutaj też. Trzeba by było dać im wody.
chyba im tej wody starczy. Może jeszcze z drugiej strony trochę. Gdzieś tu matki, ale nie. No i dobra, i trochę byśmy tu jest ramka świeżo zaczerwiona. Trochę się poprzewracało. Zaraz to poprawię. Dobra, może jeszcze trochę. Albo dobre. Tu je przykryjemy. Jeszcze później sypnę trochę pszczoły, ale muszę znaleźć jakieś ramki, także nie będę przedłużał. Później pokażę filmik na podanie matki. Na chwilę obecną pszczoły są tutaj zamknięte. Niech sobie do piątku siedzą, picie mają, jedzenie mają. Niech wychowują sobie czerw. W piątek rano otworzę wylotek. Jak jeszcze coś będzie miało do starego ula wrócić, to wróci. Reszta zostanie. Jak trzeba będzie dosypać, to dosypię jeszcze pszczoły. Zobaczymy, jak to będzie. No to na tyle. Dziękuję. Kolejny dzień pracy nad odkładami. W poniedziałek zrobiłem odkłady jednoramkowe. Znaczy jedna ramka czerwiu, resztę to wiadomo. No i co, jutro przychodzą matki. Dzisiaj zobaczę, czy mateczniki sobie gdzieś potworzyłem. No i co tutaj mamy? Ramka z suszem. Tu też susz i z tej strony pokarm na razie czego. Coś tutaj sobie nabudowały. Jest matecznik pociągnięty, no ale to wiadomo, nie ma kto go tu zalać. Nie wiem, czy był, czy nie. Z drugiej strony też sobie tu wybudowały coś. Tu też. I tu na dole też. No ale tu nie mają z czego. Wyłaź. Tutaj to nie wiem, może i była larwa, więc już nie mają. No i tam ramka z pokarmem, to tu nie ma co tam tak wiele pokazywać, tak jak u wszystkich.
i niech sobie działają. Dzisiaj już otworzyłem wylotek, żeby się obleciały po 3 dniach. Także trochę pszczółek zostało, chyba nie jest źle. Dennicę mają otwartą. Sprawdzę, czy na pewno. Na pewno. No, okej. Okay. Jest fajnie. Pokażę jeszcze jeden, ewentualnie jutro poddanie matek. Pszczółki trochę jest. No tutaj chyba nie bardzo miały z czego sobie... Nie no, są larwy na wierzchu. Dziwne, że nie ciągną mateczników. Bo larwy są niezasklepione. A co tu? A tutaj sobie pociągnęły, ok. Zobaczmy, co to tutaj. No tu mleczkiem larwa podlana. I pewnie tu też. Dokładnie. W sumie niepotrzebnie wyrzuciłem, bo gdzieś ostatnio na jakimś wykładzie było, że pszczoły to kanibale, więc pewnie by sobie białeczko spożytkowały. A jeszcze jutro przed podaniem jeszcze raz przejrzę. No dobra. Tyle na dzisiaj. Jutro dokręcę coś tam z matkami i wrzucę. A później, jak będzie kogoś interesowało, to na zasadzie, co będzie się działo z rodzinką w kolejnych tygodniach. Do jutra. Mateczki dojechały z Krakowa. Krainka Sklener H47. I krainka Galicja. No to teraz pozostaje tylko je umieścić w ulach. Zaraz jadę i działam. No dobra, poddajemy matki. Sprawdzę, czy przez noc jeszcze nie pociągnęły jakichś mateczników. Nigdy nie wiadomo. Coś tu se nadbudowały.
Nie będzie ok. A już im otworzę. Wykałaczka. I co tutaj? Pszczółki. Pasuje czy nie pasuje? Myślę, że po 5 dniach bez matki to z chęcią przyjmą. Od razu będą spokojniejsze. No dobra, ewentualnie jeszcze pokażę, czy przyjęta, czy nieprzyjęta wieczorem. To do następnego razu. 23 maja. Po weekendzie nie było mnie, sprawdzę czy mateczki wyszły z izolatorów. Znaczy sprawdzam, praktycznie to już został ostatni ul. W niektórych ulach podokładałem już ramki z czerwiem. W jednym ulu było tak, że matka nie wyszła z klateczki, ale była zaopiekowana, więc wypuściłem ją, oczywiście przyjęta. W paru ulach już jaja poskładane. W jednym nawet było widać, jak matka składa. Nie nagrywałem tego wszystkiego. Tu myślę, że ta rodzina już, znaczy w niektórych ulach też węza odbudowana. Tutaj pszczoła widzę, że jest na czarno, więc wyciągnę z jakiegoś ula czerw, dodam im tutaj. No i co tutaj? Upa. No, pszczółki tylko zostały. Matkę zaraz odnajdziemy. Pauza. No, dostaną taką rameczkę. Dobra. I szukamy mateczki. Mateczka sobie tu śmiga. 1K. A czy już zaczęła składać jaja? Tak, pojedyncze jaja już są. Tu się właśnie wygryzł czerw, więc dlatego tyle pszczoły pewnie też. Okej, dobra. Sukcesywnie będę chciał wzmacniać rodzinki. Co tu na końcu? O, myślę, że im to trzeba jeszcze tutaj pokarmu dać. Czyli jeszcze jedna ramka wpadnie tu zaraz z pokarmem. Dobra, no to na tyle. Na bieżąco będę pokazywał jakieś tam wybrane ule, jak się rodziny powiększają. Niektóre, no ten też będzie na 5 ramkach.
też będzie na 5 ramkach na chwilę obecną. Zobaczymy, jak węzły będą odbudowywać, jak to się tu będzie działo wszystko. Akacja lada chwila, bo to już no, nie widać tu w tym słońcu. Praktycznie każde drzewo już kwitnie. Także za niedługo pewnie będzie już czas na miodobranie akacjowe. Ciepło jest. Deszczu niestety zbyt dużo nie było. Zresztą nie było mi na weekend, to nie wiem. Ale kałuże jakieś tam rano były, więc coś tam popadało. Dobra, na tyle. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.